Cześć, siema, witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie czwartą dziesiątkę boksika, który przyszedł do mnie z GoHobby.pl. Powiem tak, boks już na samym początku okazał się fajny, świetny przedni. Już na samym początku trafiliśmy sobie Hazarda na karcie Event UNS, tak to wygląda. Mam nadzieję, że poza tym trafimy jeszcze kilka fajnych kart i box naprawdę będzie super, hiper, mega. Mi osobiście brakuje, tak jak mówiłem, legendy, jakiejś takiej legendy, która ciągnęłaby tą kolekcję. No niestety w tym sezonie Panini żadnej legendy nie wypuściło. No dobra, mamy 10 saszetek, postawiłem je w pionie, żeby się nie pomylić. Saszetki, jak widzicie, mają kod paskowy. Zaczynamy, zobaczymy, co trafimy. I zaczynamy od Rizinga, zawodnika FC Porto, Hernandez, Torres, chociażby Lampard, Cani i papa. Dobra, nieważne. Saszetka numer 2. O, jest Jackson Martinez i to jest mój drugi Game Changer. Jaki mam dzisiaj fajny dzień. Poprzednio otwierałem blisterek i tam też trafiłem Game Changera. Mamy już dwóch Game Changerów. Wow, ilu ich jest w ogóle? Czterech. Dynamo. I już teraz będą bazóweczki. Michael Obi Michael. Dobra, saszetka kolejna. Nie wiem, czy to była pierwsza, czy druga. Teraz czy będzie druga, zobaczymy zaraz. Ale fajnie. Game Changer nam wpadł. Mamy Kipleyera i to jest Fabregas. Oprócz tego mam jeszcze Arsenal. O, Arsenala nie miałem jeszcze. Na 16. I zobaczcie, znowu powtórek. Tak to wygląda na razie. Kolejna saszetka. Ho, FC Porto. Mamy to już. Nie wiem, bym musiał zobaczyć, bo kurczę, tych kart jest tak mało, a jeszcze się nie nauczyłem, co mamy, czego nie mamy. Benatia. Dobra, kolejna saszetka. I hu. Co tym razem będzie? Załóżmy, że kupiłem saszetkę w kiochu za 3,90 i trafiam sobie one to watcha i trafiam sobie jeszcze impacta, to jest bony. Tego impacta jeszcze nie mam. Co jeszcze trafiamy? Jeszcze trafiamy bazówkę. Dobra, kolejna saszetka. Słuchajcie, połowa unboxingu już za nami, to jest saszetka numer 6. La. Wyciągamy, zobaczymy, co trafimy. I mamy puchar. Puchar bardzo, bardzo często mi wpada. I co tu jeszcze? Jeszcze Monaco. Marlos. Chociażby. Martinez. Tych Martinezów jest w tej edycji, co? Dobra. Saszetka numer 7. Ho, chciałem właśnie tą kartę trafić i mamy tutaj taką kartę Fans Favorite, gdzie są pokazane wszystkie postacie na kartach. Ale jak to dziwnie wygląda, zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, że to są w zasadzie karty z edycji podstawowej. I mamy tutaj cały przedział, tak? Czyli mamy Messiego, mamy Ronaldo, mamy Robena, chociażby Neymara, Ibrakadabrę, Aguero, Kosztę, Bale'a, Suareza, Łukasz Piszczek nam się nawet tutaj załapał i Iker Casillas. Top 11. Wow. Wiecie co? Wezmę sobie później, poszukam te karty i tak wam pokażę, może w jakimś filmie. Ale fajna karta. Taką kartę chciałem trafić. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jak to z tyłu wygląda? Normalnie, klasycznie. Ma też kod, można tym sobie zagrać. A tutaj nasze powtóry. Sokratis, właśnie ciebie, gościu, potrzebowałem. Ciebie potrzebowałem do trzeciego kompletu bazówek i mam Sokratisa, super. Dobra, saszetki trzy saszetki jeszcze do końca tego unboxingu. Co jeszcze możemy trafić? Zobaczcie, co trafiamy. Magiczny moment i to jest FC Barcelona,
Paris Saint-Germain, dokładnie. Oho, ho, jak tu było, 3-1, Messi, Neymar, Suarez, z drugiej strony Ibra Kadabra, magiczny moment, to już drugi magiczny moment, na którym jest FC Barcelona, mam już 4 magiczne momenty, jest, zobaczcie jeszcze, Real Madrid na 16, oficjalna piłka, cóż za saszetka, taką saszetkę kupić w kiochu za 3,90 to wow. Dobra, 2 saszetki do końca. Czy jeszcze może być coś lepszego niż karta magiczny moment, niż karta Fan Favorite ukazująca wszystkie fajne karteczki z edycji podstawowej? Nie wiem, zobaczymy. Juventus. I tutaj mamy jeszcze Lucasa Silva na impakcie. Mamy kartę Adrenalin. I bazówki, Torres, Fernando Torres, często nam się trafia, tak samo jak Adrian Ramos, najczęściej ci zawodnicy występują w tej samej saszetce, także to taka ciekawostka. I tutaj trafiamy Piszcza, Łukasz Piszczek, Borussia Dortmund, fans favorite, jest, nie mam tej karty, to znaczy w zasadzie już mam tą kartę, ale świetny strzał, dobra karta, super, hiper, mega. I zobaczcie, dostajemy jeszcze Bayern Monachium na karcie 16. Cóż się dzieje? Zobaczmy teraz. Marlos. Pa-bam. Aleksandro na koniec. No dobra, kończymy ten unboxing. Minęło już 6 minut nagrywania. Wow, trochę długo. Co trafiliśmy fajnego? Trafiliśmy fajnego Piszcza. Trafiliśmy fajną kartę taką przekrojową, poglądową. Top 11. Trafiliśmy sobie tam magiczny moment z Barceloną i PSG-tem. Co jeszcze trafiliśmy? Trafiliśmy dużo z 16. Te 16 wpadają jakoś tak dosyć często. Dosyć fajnie. No dobra, dzięki za oglądanie tego filmu. Zapraszam już teraz na kolejny. Pozdrawiam was serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć, ale się zakręciłem.